Dzień dobry kochani, witam serdecznie, Paulina Koziejowska, Zagadkowa Wyspa, zapraszam do wspólnej zabawy. Początek, bardzo prosta zagadka, zagadka dla każdego. Szukamy zwierzaczka na literkę M. Moi drodzy, wiem, że lubicie tego typu zagadki, tam nie graliśmy takiej zagadki, żeby mógł wziąć w niej udział. Gramy albo zagadki ostatnimi czasy, na początku nas postrzegawczość, no więc od początku są grane zagadki dla jakiejś konkretnej grupy. Prosiłam reżysera, żeby zagrał taką zagadkę dla każdego, no bo każdy z nas zna zwierzaki. To nie jest jakaś wyszukana kategoria. Trzeba po prostu zastanowić się, które zwierzę się na literkę M. No właśnie, mamy pierwszą literkę podaną, także nie jest źle, bo nieraz reżyser nam daje ostatnie litery, to wtedy nie mamy tego punktu zaczepienia. Dzisiaj ten punkt także wydaje mi się, że szybciutko tę zagadkę ktoś z was rozwiąże. No i od razu można wygrać przy okazji tej zagadki 100 zł. Moi drodzy, to szybciutko w międzyczasie, czekając na telefon, przypomnę zasady naszego programu. Aby wziąć udział w naszym programie, trzeba mieć ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod ten wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. A szczegóły, moi drodzy, znajdziecie w regulaminie na stronie www.łowom. Czy ktoś z was już znalazł tego zwierzaczka na literkę M? Od razu wam powiem, że bardzo prosta odpowiedź w mojej kopercie, także nic dzisiaj skomplikowanego reżyser do kopercie włożył. Wiem, że jest niedziela, wiem, że mało osób przed telewizorami, ale właśnie dlatego gramy taką zagadkę dla każdego. Wczoraj było bardzo, bardzo mało widzów. Dzisiaj już stwierdziliśmy z reżyserem, że nie ma co grać jakiejś zagadki dla konkretnej osoby, dla jakiegoś eksperta. Po prostu zagrajmy zagadkę, w której każdy będzie mógł swój pomysł. No i moi drodzy, jeśli ktoś z was już teraz ma pomysł na zwierzaczka na literkę M, to niech naprawdę razem ze mną wybierze numer. Nie, w momencie ktoś tutaj do tego studia wpadnie i zabierze tą stówę. To jest 100 zł, bardzo szybka stówka do zabrania z tego studia, więc może razem teraz wybierzmy numer. Uwaga, uwaga, 4304304, to jest numer, który wybierasz, żeby tutaj do studia się dostać. Zwierzak na literkę M. Zapomniał, jakie zwierzę może być na literkę M. No to proszę pana, proszę zapytanie ponownie. Bardzo gorąco pana tutaj zapraszam, bo może właśnie ten zwierzak, o którym pan pomyślał i nie zdążył pan go wypowiedzieć, jest w mojej kopercie. Także szybciutko zapraszam, możecie, drodzy państwo, wybierać ten numer. Jeżeli nawet ktoś raz wpadł do mojego studia, nie udało się, to można ten numer wybrać ponownie. Wiele razy można wygrać pieniądze podczas trwania programu, tutaj nie ma, moi drodzy, żadnych ograniczeń, także ludzie, wiem, że codziennie tutaj wygrywają pieniądze, niektórzy wielokrotnie podczas jednego dnia, jednego programu, także na razie jest czysta kartka, jeszcze dzisiaj nikt nie wygrał pieniędzy, ale czekamy na pierwszą osobę. Moi drodzy, trzeba mieć pomysł, trzeba po prostu to zwierzę znaleźć, a nie najpierw wybrać numer, a potem szukać tego zwierzaczka, bo to jest duży stres, jak już jesteście tutaj na antenie, bo to jest program na żywo, także najpierw tego zwierzaczka trzeba wyszukać, trzeba go w głowie znaleźć i potem dopiero wybrać numer. Naprawdę, moi drodzy, taka jest kolejność najbezpieczniejsza, żeby się wszystko... No i duża szansa, że z pierwszym pomysłem, bo jeszcze tego pierwszego pomysłu nie usłyszałam, wręczę komuś 100 zł. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jakiego zwierzaczka pan znalazł? Mysz. Mysz pan znalazł, no super, bardzo dobry pomysł, gratuluję serdecznie. Co prawda odpowiedź z koperty, ale świetnie rozpoczęliśmy program. Mysz, moi drodzy, szara mysz. Prawda, jak najbardziej świetny pomysł. Mysz, 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 mysz. Moje zwierzę jest tak samo proste jak ta mysz. Także bardzo dobrze rozpoczęliśmy program, bo chyba wam nawet, nie wiem, czy powiedziałam, powiedziałam wam chyba tak, reżyser mówi, że powiedziałaś, Paulinka, że proste zwierzę w kopercie. Także bardzo was proszę, żebyście nie kombinowali. Tak jak
pomyślał o tym, że mysz może być w kopercie. No pewnie, że mysz w kopercie mogłaby się znaleźć, ale jeszcze nie mysz, ale coś równie prostego, co mysz. W tej kopercie może być na literkę M, kochani. Zwierzak oczywiście to musi być. No i wiemy już, że nie jest to mysz. Czy z drugim telefonem uda się nam rozwiązać naszą zagadkę? Że tak, że z drugim telefonem właśnie ktoś tutaj do mojego studia wpadnie i zabierze 100 zł. Ja markery odkładam już tutaj na miejsce, bo on czuje, że nie będzie mi potrzebny, bo to tak samo proste jak mysz. Tak samo dobrze to zwierzę znacie. Nie jest to zwierzę jakieś wyszukane, przekombinowane. Pan skojarzył mysz, no i bardzo dobrze. Tą mysz skojarzył, a ktoś skojarzył pewnie to zwierzę, które jest w mojej kopercie i za moment pewnie ta osoba wpadnie do studia. Dzień dobry. Dzień dobry, może. Witam. Mops, no dobry pomysł. Fajny pomysł, ale mysz, proszę pana, powiem, że jest to lepszy pomysł, bo jest to łatwiejszy pomysł. No mysz niż mops, ale do trzech razy sztuka, powiedzmy sobie o tak, mops. Fajny pomysł. Nie mysz, nie mops. Taki jakie zwierzę na literkę M? Czy z trzecim telefonem uda się nam rozwiązać zagadkę? Mysz, mops. To są dwie propozycje, jakie tutaj usłyszałam od was. Czekamy na trzeci. Jedno zwierzę na literkę M. Zapomnieliśmy o nim, ale na pewno ktoś tam o nim myśli teraz, tylko teraz się waha, czy wybrać numer, czy tego numeru nie wybierać. Ja numer szybciutko, błyskawicznie wybrał, bo za moment czuję, że będzie po zagadce. Są osoby, które walczą, które szukają tego zwierzaczka na literkę M. Mamy dwie propozycje. Mysz i mamy mopsa. Czekamy na trzeci pomysł. Do trzech razy sztuka. Coś czuję, że właśnie dzisiaj to powiedzenie nam się pięknie sprawdzi, że za momencik ktoś dopadnie i zarobi 100 zł. Możesz to być ty, tylko musisz mi podać tego zwierzaczka na literkę M. Kto ma pomysł, kto znalazł jedno zwierzę właśnie na tę literkę M? Wiemy, że nie jest to mysz. Wiemy, że nie jest to mops. W takim razie... Jaki zwierzak ci przychodzi do głowy teraz? Mysz albo mops? Dwie propozycje, ale nie jest to ani mysz, ani mops. W takim razie... Jaki to zwierzak? No, czekamy. Szybciutko. Osoba. Mysz, mops i... I jeszcze jeden zwierzak. Do trzech razy sztuka dzisiaj. Czuję, że z trzecim wiążemy zagadkę. Kto ma pomysł? Jeszcze jeden, moi drodzy. Mysz, mops i jeszcze jeden zwierzak. No musi się udać. Komuś się na pewno musi udać. Ktoś znasz tę zagadkę za momencik rozwiąże. Tylko kto to może być? Może ty? Może masz jeszcze jeden pomysł przygotowany? Może znalazłeś jeszcze jedno zwierzę na literkę M? Tylko żeby to był prosty, żeby to nie było wyszukane zwierzę, jakieś przekombinowane. Mysz, mops i na literkę M. Jakie zwierzę jeszcze ci przyszło do głowy? 100 zł. Dla kogo? Kto z was ma pomysł? Kto znalazł jeszcze jednego zwierzaczka na literkę? Mysz, mops albo? No albo jakie zwierzę jeszcze może być? Poza myszą, coś tam jeszcze na tę literkę M na pewno znaleźliście. Literka M nie jest tak popularna jak literka K. Tutaj się z wami muszę zgodzić, także może być tego zwierzaczka na literkę M, ale ktoś na pewno już tego zwierzaka wyszukał. Tylko musi teraz swoim pomysłem tutaj na antenie, tutaj musisz wypowiedzieć nazwę tego zwierzaka. Skoro wiemy, że nie jest to mysz, skoro wiemy, że nie jest to mops, to w takim razie jest zwierzak też na literę M. No szybciutko, jedna osoba. Kto? Kto ma pomysł przygotowany? Nie mysz, nie mops, tylko jakie zwierzę? Mogłoby to być mysz, oczywiście, że tak, mógłby to... Ale mysz bardziej niż mops, bo popularniejsze zwierzę. Także coś takiego też znanego, popularnego. No co wiemy, jak wygląda, jakbyście na przykład zapytali się dziecko, jak wygląda mysz, no to jestem pewna, że każde dziecko by wiedziało, jak ta mysz wygląda, być może by myszkę Miki narysowała. Wiadomo, że to jest też mysz, prawda? Jakby na to nie spojrzeć. Także tutaj też bardzo prosty zwierzak. No więc jakie to może być? Jeszcze momencik czekamy. Do trzech razy sztuka. Kto ma przygotowaną jeszcze jedną dla mnie propozycję? Uwaga! 704.
304. O jakim zwierzaku zapomnieliśmy? O jakim zwierzaku jeszcze nikt nie pomyślał? Nikt przynajmniej tego zwierzaka nie powiedział, bo może ktoś o tym zwierzaku pomyślał, tylko nie wybrał tego numeru. Także ja bym proponowała, że jeżeli masz jakiś prosty oczywiście pomysł przygotowany, to łap za ten... szybciutko numer do mojego studia. Ja tutaj na ciebie czekam. 704 304 304. Kochani, nie mysz, nie mops, tylko... Już powinnam słyszeć trzeci pomysł. Ja wiem, że tych zwierzaków nie jest za dużo. To nie jest literka K. Także troszkę muszę poczekać, ale już wydaje mi się, że ten pomysł powinien nam usłyszeć. Już ten trzeci pomysł ktoś powinien wypowiedzieć. Dużo zwierzaczków na literkę M nie... Dlatego pewnie muszę jakiś czas poczekać na ten telefon, zanim ktoś wpadnie na pomysł. Ale kochani, co się dzieje? Czy nikt już nie ma pomysłu? Nikt już tego zwierzaczka nie znalazł? Tylko jedna osoba jest nam potrzebna, no. 704 304 304. No i jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. No i jaka jest odpowiedź? Jakiego zwierzaka pan znalazł? Może mucha. Może mucha. No może być mucha. Bardzo dobry pomysł. Gratulacje. Jeszcze co prawda mucha nie z koperty, ale świetny pomysł, bo prosty, także muchę zapisujemy na tablicy szybciutko. Mysz i mucha. No z trzecim telefonem się nie udało, ale może z czwartym rozwiążemy tę zagadkę. Ja wierzę, że szybciutko ta zagadka nam pójdzie, bo bardzo fajne pomysły podajecie. Tak? Słuchajcie moich wskazówek, proste pomysły tutaj są na tablicy. Mysz, mops i mucha. Trzy propozycje, trzy zwierzaki są już tutaj na tablicy i ja to... Czwarty pomysł, bo jest jeszcze jeden pomysł jest i ktoś z was musi ten pomysł wypowiedzieć. 100 zł, taka osoba ode mnie szybciutko z tego studia. Czy ktoś ma jeszcze jeden pomysł? Kto pomyślał o zwierzaku z koperty? Nie jest to mysz, nie jest to mops, nie jest to mucha, tylko... Powiem wam, że z tych trzech pomysłów mops jest najgorszy, dlatego że najmniej popularny. No jeżeli chodzi o popularność, to chyba mysz i mucha. Halo, dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Miętus. Miętus, dobry pomysł, ale proszę pani, powiem, że ta mysz ma zdecydowanie lepsze propozycje. Zapisujemy. Miętus. Ja wam mówiłam, że gdybym dziecko się zapytała, jak wygląda... i powie, no pewnie, że wiem, jak wygląda mysz. A gdybym się dziecko zapytała, jak wygląda miętus, powiem wam, że mogłoby mieć problem. No, ja powiem wam, że też bym... Tak dokładnie opisać, jakoś narysować. Szukajmy wśród tych prostych zwierząt, które wiemy, jak wyglądają. Wiemy, jak wygląda mysz, wiemy, jak wygląda mucha. To są dwie najlepsze propozycje. Poza tym usłyszałam jeszcze mopsa i miętusa. Także mysz, mops, mucha, miętus. Z piątym telefonem rozwiązujemy zagadkę. 704 304 304. Kto ma jeszcze jeden pomysł? Proste zwierzę jest w mojej kopercie. Mysz, mops, miętus. Miętus. Cztery propozycje i piąty pomysł. Ktoś z was ma? Czekamy. Kochani, bardzo mało tych zwierzaczków jest. Mysz, mops, mucha, miętus. Ja wiem, dlaczego tak długo muszę czekać kolejny telefon, bo bardzo mało tych zwierzaków jest na literkę M. To nie jest litera K, ale udało się komuś znaleźć. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwierzaczka pan znalazł dla mnie, nie? A ja bym chciał panią bardzo pozdrowić i myślę, że to będzie mamut. Bardzo dziękuję za pozdrowienia, również bardzo serdecznie pozdrawiam i wszystkie osoby, które oglądają regularnie nasz program. Kochani, mamut to jest pomysł, oczywiście, że tak. Mamut zapisuje jeszcze koperty. Wiecie co? Powiem wam tak, że może rzeczywiście, jakbyśmy się dziecko zapytali, jak wygląda mamut, no to by wiedziało, bo w szkołach często nas o tych mamutach uczy, jeżeli mowa o zwierzakach prehistorycznych. Ale u mnie zwierzak z koperty cały czas żyje. To nie jest zwierzak, który wymarł. Także to jest zwierzak, który jest... No jest po prostu, jest na naszej planecie. Nie był, jest. A mamut przecież był. Także dobrze, że został sprawdzony, to już wiemy, że chodzi o zwierzaczka, który cały czas żyje na naszej planecie. Także jesteśmy coraz bliżej rozwiązania naszej zagadki. Kochani, my... Mucha, miętus i mamut to są propozycje, które usłyszałam i czekam na jeszcze jeden pomysł od osoby, która być może teraz wybiera numer.
Jeżeli nikt nie wybiera, to niech ktoś wybierze ten numer razem ze mną. 704-304-304. No i uwaga. Czekamy, kochani, czekamy. Jedna osoba jest mi potrzebna teraz. Kto to będzie? Kto ma jeszcze jedną propozycję? Kto znalazł jeszcze jedną na literkę właśnie M? Literka mało popularna. Sami widzicie, co się dzieje. Tutaj nie ma jakiejś nie wiadomo propozycji, pomysłów, bo to jest litera nie tak popularna jak chociażby literka K. Także zwierzaki na literkę M nie przychodzą nam do głowy tak. Jakiś tam każdemu oczywiście przyjdzie zwierzak do głowy, ale już zobaczcie, ile na tablicy jest. Jeszcze pewnie ze 2-3 jakieś zostały takie popularne. No i pewnie na tym koniec, dlatego góra z trzecim telefonem pewnie już teraz rozwiążemy zagadkę. Czy jest ktoś przed telewizorem, kto pomyślał o jakimś zwierzaczku na literkę M innym niż te, które są na tablicy? Mysz, mops, mucha, miętus, mamut? No i jaki jeszcze macie pomysł? Jaki przygotowaliście dla nas? Kochani, to jest zagadka, która powinna być już za nami. Tutaj jest zagadka rozgrzewkowa. Reżyser powiedział, że zagra zagadkę dla kanału. Na rozgrzewkę zaznaczył Paulina. Także myślę, że czas tej zagadki dobiega powolutku końca. No to końcem 4-304-304. Uwaga. Czekamy. I jest telefon. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak. Dzień dobry, witam pana. Jakiego zwierzaczka ma pan dla mnie na literkę M? Widzę, że tam wesoło u pana. Jaki zwierzak? Miś. Misia pan znalazł. Brawa. Jest oferta, ale u pana tak wesoło, że powiem panu, że chętnie bym dołączyła do tej atmosfery wesoła. Mówi, że on też. Kochany miś. Kochany miś, tak? Taki film znany i od razu uśmiech u każdego się pojawia. Pomyśli, ja muszę dać 1000 zł, bo bardzo mi się podoba, jak ludzie walczą i bardzo mi się podoba ten pomysł, ten miś, to mnie się tak spodobał. To 1000 zł za zwierzę z koperty plus 900 zł w buzie, bo ten telefon od pana poprawił i mnie, i reżyserowi niesamowicie humor. Jeszcze tu miś od razu, ten filmowy miś, te wszystkie sceny się nam przypomniały właśnie z tego filmu. Kochani, no dobra, miś byłby prosty, troszkę podchwytliwe, prawda? No bo jednak zwykle, jeżeli myślimy o zwierzętach, no to miś, no mówimy, dzieci mówią na misia, misia, ale zwykle jest to po prostu niedźwiedź, miś. Także takich podchwytliwych tutaj pomysłów to my nie możemy dawać i wrzucać do koperty, ale dzięki temu, że pan ten pomysł podał, mogłam wydrożyć reżyserem 1000 zł. No i 1000 zł teraz można nawet wygrać. Przypomnijmy sobie pomysły, które już podaliście, kochani. Mysz, mops, miętus, mamut, no i teraz miś. Musimy wrócić na dobry tor, słuchajcie, no bo tutaj mamut, tutaj miś, a my tutaj bardzo fajne mieliśmy propozycje, czyli mysz i mucha. Dwie fajne, bo popularne propozycje, znane zwierzaki, zwierzaki, które każdy zrealizować, każdy wie, jak wygląda mysz, prawda? Każdy wie, jak wygląda mucha. No to szybciutko, o jakim zwierzaczku zapomnieliśmy? Się powinnam zapytać, bo o jednym zwierzaku zapomnieliśmy i ja mam 1000 zł, kochani. 100 zł nagroda gwarantowana, 900 zł w bonusie, zadaję wam 5 do wygrania nawet 1000 zł. W takim razie czekam na kolejny telefon, być może już ostatni w sprawie tej zagadki. Kto ma jeszcze jeden pomysł, to teraz szybciutko 704-304-304. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siódmy pomysł. Ten szczęśliwy, siódmy pomysł. Kto ma? Kto ma siódmy propozycję i wygrywa nawet 1000 zł. Czekam. Uwaga. Jedna osoba, moi drodzy, jest mi potrzebna. Teraz. Szybciutko. Czekamy, czekamy, czekamy. Jedna. Komuś się musiało udać znaleźć jeszcze jednego zwierzaczka. Nie uwierzę, że mamy tak zakończyć tę zagadkę, bo my już
Czyli zobaczcie, reżyser nas już informuje, że to są ostatnie chwile zagadki, czyli tłumacząc tak, czekamy na ostatnie telefony w sprawie tej zagadki. Myślę, że ostatnie pomysły muszę teraz już zacząć sprawdzać, bo czekają na nas trudniejsze zagadki, na które musimy po prostu mieć czas, żeby je zrealizować. Kochani, czy jest przed telewizorem jedna osoba, która ma pomysł przygotowany na jeszcze jednego zwierzęcia na literkę? Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry, Mięczak. Mięczak, tak? Dobry pomysł, ale na przykład ta mysz i mucha zdecydowanie lepszymi są pomysłami. Zapiszę. Jeszcze chwilkę czekam. To są ostatnie chwile zagadki. Ostatnie chwile zagadki. Widzę, że troszeczkę zaczęliście kombinować tutaj. Mamut jakiś, który już dawno był. Miś filmowy. Teraz mięczak się pojawił. Czy dziecko wie, jak wygląda mięczak? Ja się zastanawiam. Chyba nie. Ajajajajaj. Mhm. Dlatego dla ciebie, jeżeli masz coś prostszego niż mięczak, niż miętus, niż mops, coś tak prostego jak mysz, mucha, no i tak. Ja zapłacę nawet 2000 zł takiej osoby. 2000 zł nawet, kochani. Teraz zobaczymy, kto. Kto sięgnie po 2000? Jeszcze moment zaczekam, ale to są ostatnie chwile zagadki. O, już nawet reżyser napisał nam, że ostatni moment. Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia naszej zagadki. Ale jeżeli myślisz o jakimś innym zwierzaczku na literkę M, to ogromna szansa, że jest to zwierzak z koperty. Mogę tutaj przekonać, żebyś wybrał ten numer, ale naprawdę spróbuj. Spróbuj raz ten numer wybrać i podać swój pomysł, bo będziesz po prostu żałował, jak ktoś inny ten pomysł wybrał. A duża szansa, że nawet kilka osób może myśleć o tym zwierzaku z koperty. To jest bardzo proste zwierzę. Także 2-3 osoby, jestem pewna, że są przed telewizorem i o tym zwierzaczku. Teraz któraś z tych osób podejmie za chwilkę decyzję o tym, że wybiera numer. I możesz to być ty. I to ty możesz wygrać 2000 zł. Także ja bym na twoim miejscu naprawdę dłużej już nie czekała. Nie ma co igrać tutaj. Aż tak ryzykować nie ma sensu. Trzeba wybierać numer. Zwłaszcza, że naprawdę ogromna szansa, że ten zwierzak jest w mojej koperce. Że znacie tego zwierzaka tak samo dobrze jak na przykład mysz czy właśnie muchę. Więc moi drodzy, zapomnieliśmy o jednym zwierzaku i żeby osoby, które myślą o prostym zwierzaku na literkę M, który się jeszcze tutaj nie pojawił, wybrały teraz ze mną numer. Uwaga, 704-404. 2000 zł nawet. Dla kogo? Kto tu wpada? Czekamy. Kto wpada tu po te pieniądze? No. Szybciutko. Jedna osoba. 704-304-304. Mysz, mops, much, tus, mamut, miś i teraz mięczak. Z tym, że na przykład właśnie ten mięczak zdecydowanie gorszy pomysł niż chociażby mucha. Ktoś z was przygotował jeszcze jeden pomysł, jeszcze jedną propozycję. Ktoś ma? Ktoś znalazł jeszcze jednego zwierzaczka? Na literkę M, pamiętaj. Kochani, szybciutko, bo za momencik będziemy naszą zagadkę musieli kończyć, ale jeszcze póki ta zagadka jest, możesz wygrać nawet 2000 zł. Ja nie przypuszczam, że ta zagadka będzie warta taką sumę pieniędzy nawet. Myślałam, że tutaj za chwilkę ktoś wygra 100 zł i na tym zakończymy, że z trzecim telefonem góra zagadkę, a tutaj troszeczkę zaczynacie już kombinować. Ostatni moment. Jeszcze moment poczekam, o jakim zwierzaczu. Kochani, zapomnieliśmy. Czekamy. Takie zwierzę na literkę M. No, zaraz się ktoś bardzo, bardzo ucieszy. Ja na pewno to zwierzę usłyszę. Muszę usłyszeć. A wiecie dlaczego? Bo to jest zbyt znane zwierzę, żebyśmy o tym zwierzeczku zapomnieli. Także gdyby tutaj był jakiś coś nie. Mięczak czy mamut, no to ja bym stwierdziła, może zapomnieliśmy no, o mamucie, prawda, który już dawno wymarł. A ten jest znany, tak samo popularny jak mysz czy mucha. Ale uwaga, może kończymy zagadkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panią, jakie to jest zwierzę? Myszka. Ajajajajaj. No dobry pomysł, ale nie z koperty. Zapisuję.
Meszka. Jeszcze nie Meszka. Jeszcze nie Meszka, ale za chwilkę usłyszę pewnie zwierzaka z koperty. Muszę tego zwierzaka usłyszeć. Nie spodziewałam się tej Meszki tutaj, powiem wam szczerze. Ale jest to pomysł, oczywiście, że tak. Znane, popularne zwierzę, troszkę irytujące nas niekiedy. Rzeczywiście jak najbardziej jest na literkę M i prostym zwierzaczkiem jest. Także pomyślcie o równie prostym zwierzaku. Mucha, mysz. Każdy widział mysz, każdy widział muchę, każdy widział myszkę. Widział mojego zwierzaka z kopertą. Także jestem na 100% przekonana, że każdy, kto teraz ogląda program, widział tego zwierzaka. Na własne oczy, nie że z opowieści, filmów, książek, albumów. Po prostu na własne oczy tego zwierzaka widziałeś. Tak samo jak mysz, tak samo jak muchę, tak samo jak myszkę. Nie jak mamuta. No. 3000, tak? Tak sobie myślę, że tak fajnie wszystkim idzie. To nie jest wcale takie proste wyszukanie teraz tego zwierzaczka. 3000 zł poproszę reżysera. Na ten ostatni moment zagadka. Kto znalazł jeszcze jedno proste zwierzę, wygrywa nawet 3000 zł w tym momencie. Uwaga! Podejdę bliżej już do kopertki, bo czuję, że z tym telefonem się uda nam zagadkę rozwiązać. Czekam na telefon od ciebie. Jedna sprytna osoba, kto to, drodzy? 704 304 304. I uwaga! Czekamy, czekamy. Jakie wyleciało dzisiaj z głowy. No ewidentnie wyleciało. Teraz czy ktoś sobie przypomni, bo jak pamiętacie, słuchajcie, o meszkach, o mięczakach, o psach, to aż zaskoczona jestem, że zapomnieliśmy o tak prostym zwierzaku. Fajnie zaczęliśmy, bo zaczęliśmy tą myszą, czyli zwierzaczkiem bardzo prostym, popularnym. I mila moment i zakończymy zagadkę. Ale moment, reżyserka, ja muszę usłyszeć telefon z odpowiedzią, także ja bardzo cię proszę o cierpliwość. Wiem, że musimy kończyć, wiem, że czekają na miejsce jeszcze zagadki, na które musimy mieć czas, ale tutaj mamy za proste zwierzę, żebym ja zdjęła kopertę i pokazała na tym etapie gry odpowiedź, zwłaszcza, że gra 1000 zł. Słuchaj, ja muszę mieć czyste sumienie, ja muszę poczekać, dobrze? Umówmy się. Ostatnie pomysły, sprawdzamy jeszcze ostatnie telefony. Zdążymy kolejne moment. Tutaj mówię do reżysera, staram się go uspokoić, bo on już słyszę, że kolejne zagadki planuje, jakie wrzuci na ekran. Zobaczysz, że zdążymy je zagrać. Do studia, daj ludziom wybrać numer, wiesz, to są 3000, także tutaj musimy dać ludziom szansę. Nie możemy powiedzieć, że zabieramy te pieniądze jak prosty zwierzak był w kopercie. Tylko ja mam prośbę do wszystkich osób, które są przed telewizorem. Jeżeli myślisz o tym zwierzaku, to wybierz numer szybciutko. Jeżeli no, to pokombinujcie. Ale jeżeli jest jedna osoba, która jakiegoś zwierzaka znalazła, ogromna szansa, że on tutaj jest. Ostatnia szansa, kochani. 1000 zł. Ja te pieniądze mam teraz, bo reżyser już mi te pieniążki tutaj przyniósł. Kto powalczy o 3000? O jakim prostym zwierzaczku zapomnieliśmy? 3000 zł nawet. No, czekamy. 3000 dla... W każdej sekundzie mogę usłyszeć telefon od ciebie, więc jeżeli wybierasz teraz numer, bardzo, bardzo czujny. Za momencik cię tutaj usłyszę. Jedna osoba wystarczy. 704 304 304. O jakim zwierzaczku zapomnieliśmy? Jakimś cudem nam wyległ z głowy ten zwierzak. Kto sobie o nim przypomni? Mysz, mops, mucha, miętus, mamut, miś, mięczak, meszka i... No, chciałabym, żebyśmy już kończyli zagadkę, bo tak jak już wam przekazałam informację, reżyser przygotował dla nas naprawdę fajne zagadki, które musimy dzisiaj zagrać, także czas tej zagadki się już kończy. Kto wybrał numer?
czekamy. 704-304. Jedna osoba. Czekamy. I? Słuchajcie, jeszcze moment, dobrze? Jeszcze moment, poczekajmy. Kurczę, nie jest to takie proste. Ja wiem, że to jest ostatnia szansa. Wiem, że musimy kończyć zagadkę. Słuchajcie, reżyser mówi, że musimy kończyć. Nie mamy już naprawdę czasu. Bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę. Ja czuję, że jest przed telewizorem osoba, która skojarzyła, tylko ta osoba musi wybrać numer. Reżyser mówi, że nie będziemy czekać na tą osobę w nieskończoność. Jeżeli ktoś chce z nowym pomysłem wpaść do studia, to teraz niech wybiera numer. Czekamy. 704-304-304. Momencik, ja z każdym telefonem mogę usłyszeć strzał w dziesiątkę. Fajne pomysły na tablicy. No, fajne, bo niektóre są proste. I za moment zobaczysz, że usłyszę nasz pomysł z koperty. Tym telefonem, może właśnie osoba, która teraz wybiera numer, myśli o tym zwierzaku. Proszę, wybierzcie numer, naprawdę niczym nie ryzykujecie. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, jakiego zwierzaka pan znalazł? Mrówka. Mrówka, bardzo dobry pomysł, jeszcze nie z koperta, ale na tę mrówkę powiem panu, że czeka... reżyser i reżyser, bo mieliśmy właśnie tę mróweczkę zapisaną na naszej kartce. Także mrówka, ja czułam, że usłyszę, ale skoro już ta mrówka tutaj została wypowiedziana, to teraz musimy chwilkę zaczekać, bo czuję, że właśnie w tym momencie będzie pomysł z koperty. Momencik. Musisz nam dać moment. Musisz nam dać chwilkę. Reżyser mówi, że może dać. Dobrze, 10 chwil, no to niech będzie. 10 chwilek, bardzo mało czasu, ale skoro ta mrówka jest, to ja jestem przekonana, że za moment usłyszę odpowiedź z koperty. Proszę, 4000 zł daj nam. Skoro kończymy zagadkę, to pograjmy o 4000 zł. Pomysł, jeszcze jeden. 4000 zł nawet do wygrania. Kto sięgnie po te pieniądze? Kochani, ta mrówka to jest świetny pomysł, bo każdy wie, jaka wygląda. Prawda? I tak samo jak moje zwierzę z koperty. Nawet dziecko wie, jak wygląda. I o takim zwierzaku pomyśl. Literkę M. Tylko już mrówka była. Była myszka. To są fajne dwa pomysły. Mięczak trochę gorszy, bo nie każde dziecko wie, jak wygląda mięczak. No dobra, niech będzie ten miś. Mamut już nie istnieje. No, wymarł ten zwierzak. Miętus zbyt skomplikowany. Mucha rzeczywiście bardzo fajna propozycja, także ten trzeci pomysł był super. Pierwszy pomysł był też genialny, bo ta mysz świetny, prosty. Kto ma jeszcze jedną propozycję? 9 chwil, bo musimy niestety kończyć naszą zagadkę, ale jeszcze 9 chwil nam zostało, także spokojnie, jeszcze może się tutaj udać do mnie do studia dostać. Pod warunkiem, że masz przygotowany pomysł. Ósemeczka, 8 chwil nam zostało, 8. Nie czekaj absolutnie do zera, bo tutaj w kogoś cię usłyszeć albo kogoś innego, także jeśli ty masz zwierzaczka przygotowanego, to ogromna szansa, że jest on w mojej kopercie. Czekam na ostatni pomysł. Jest telefon, dzień dobry. Słucham. Dzień dobry, witam panią. Zwierzaczka na literkę M, poproszę. Mol. Mol, księdzkowe na przykład, tak? No, tylko właśnie pani powiedziała mol, a tak, ale zapiszemy tego. Zapiszemy. No. Oby nie był w żadnej szafie. Dobrze, słuchajcie.
Mól za trudny, za trudny, za skomplikowane, za skomplikowane. Także, kochani, dobra, rzeczywiście jest opcja, jest to pomysł, ale ja proszę o prostsze pomysły, o prostsze propozycje, takie właśnie w stylu tej mrówki. Czy jak zapytam dziecko, jak wygląda mól, to będzie wiedziało? Chyba nie. Chyba nie. A jak zapytam, jak wygląda mrówka, to na pewno dziecko będzie wiedziało. Moi drodzy, mamy jeszcze 7 chwil. Ta siódemka okaże się szczęśliwa. I ja mam taką propozycję. Ja już nic nie proszę reżysera. Ja tu zapisałam pewną... Dokładnie, tak? Brawa. Brawa za samowolkę, reżyser mówi. Słuchaj, ale ja muszę zapłacić teraz 50 zł za każdy nowy pomysł. Rozumiesz? Bo sytuacja wygląda nie za fajnie, więc muszę teraz każdą osobę nagrodzić. Troszeczkę zaczynają nasi widzowie kombinować. Ciężko o nowy pomysł i jeżeli ktoś wymyśli jakiegoś nowego zwierzęcia, wygra 50 zł. Albo oczywiście gramy o 4000, jeżeli będzie to zwierzak z mojej koperty. Także albo 50 zł, albo gra 4000. 7 chwilek jeszcze nam zostało. Kochani, kto ma pomysł? 6. Już tylko 6 chwil. Nie trzeba po żadnych atlasach zwierząt szukać tego zwierzaczka. Bo to zwierzę znacie tak samo dobrze jak mysz, jak muchę na przykład. Prosty zwierzak koperty to... 6 chwil nam zostało i teraz albo 50 zł wygrasz, albo nawet 4000. Kto znalazł pomysł? Kto znalazł jeszcze jednego zwierzaczka? Kochani, 6 chwilek nam zostało i musimy kończyć, także bardzo mało czasu, ale ja czekam na pomysł, czekam na waszą propozycję. Kto? Jeszcze momencik. No, szybciutko. Jedno wystarczy. Czekamy. Nie jest to tak zwierzę jak mól czy mięczak. Proste zwierzę, tak jak mysz, tak jak mucha, tak jak mrówka. Kto ma jeszcze jeden pomysł? 6 chwil zostało. Musimy, kochani, kończyć, także błyskawiczna decyzja. Macie nowy 5 chwilek. Jeżeli macie nowy pomysł, to teraz zapraszam. To są ostatnie pomysły, które sprawdzamy. Jedna osoba jest nam potrzebna. Nie ma przegranych, moi drodzy. Teraz to już naprawdę niczym nie ryzykujecie, bo każdy, kto ma nowy pomysł na literkę M przygotowany, to wygrywa pieniądze albo 50 zł, 4000. Niczym nie ryzykujesz. Tylko kto? Kto z was ma jeszcze jedną propozycję? Kto z was znalazł jeszcze jednego zwierzaka? Na literkę M. Kto przede wszystkim może zapytać, tak, skojarzył, bo trzeba skojarzyć, trzeba po prostu tego zwierzaka znaleźć. Mam jeszcze 5 chwil na to. Nie wiem, czy się uda w ciągu tych 5 chwil znaleźć to zwierzę, ale na pewno uda się wybrać numer i dostać do mojego studia. Także jeżeli jest jedna osoba, która znalazła, to teraz szybciutko zapraszam. Uwaga, 7 0 4 3 0 4 3 0 4 4 4 chwilki jeszcze mamy. Szybciutko. Jedna osoba. 4 chwile jeszcze są. Jeszcze może się wszystko tutaj udać. Jeszcze się wszystko może wydarzyć. Czekamy, czekamy. 704, 304, 304. Jeszcze moment. Jedna osoba. Kto? Kto to będzie? Kto ma znalezione to zwierzę? Jeszcze jedno zwierzę na literkę M. No kochani, szybciutko, ktoś musiał tego zwierzaczka znaleźć. Patrz. Jakie zwierzę nam dzisiaj wyleciało z głowy? Szybciutko. Zwierzak. Musimy sobie przypomnieć. Musi nam to zwierzę ponownie wlecieć, po prostu.
trzy chwile. Słuchaj, no widzisz, że jest problem. Nie słyszę telefonu. Ludzie szukają tego zwierzaka. Albo może już zostało tylko to moje zwierzę z koperty. Wiesz co, na te trzy chwilki daj nam może 5000 zł. Co ty na to? 5000. Ostatni moment, na tę dogrywkę. Na trzy chwile, już niczym nie ryzykujemy. Albo uwaga, uwaga, kochani, 5000 zł, albo 50 zł. Proste zwierzę w kopercie. Za to zwierzę powinnam oddać 100, a teraz nawet 5000 zł mogę oddać. Naprawdę prosty zwierzak. Kto pomyślał o innym zwierzęciu niż te, które są już na tablicy? Ostatni dzwonek. Dwie chwile. Szukamy. Już nawet reżyser mówi, już nie szukamy, wybieramy numer. To jest rzeczywiście już ostatni moment. Moment na wybranie numeru. Musiał ktoś znaleźć. Jedna osoba musiała znaleźć tego zwierzaczka. Kochani, to jest proste zwierzę, to nie jest jakieś tropikalne zwierzę, to nie jest jakieś wyszukane zwierzę. To jest tak proste zwierzę jak myka, miś czy mucha. Tylko trzeba na ten pomysł po prostu wpaść. To jest zwierzę, które widzieliście. Ktoś z was wpadł na pomysł zwierzaka jak mucha, a ktoś na pewno za chwilkę wpadnie na pomysł tego zwierzaka. Tak jak muchę każdy widział mysz i każdy widział tego zwierzaka z mojej koperty. Uwaga, ostatni. Wybieramy numer do studia. 7-0-4-3-0-3-0-4 i kto wybrał ten numer? Czekam. Ostatnia chwila, uwaga. Czekam. Być teraz strzał w dziesiątkę. Jedna osoba. Czekamy. No. Moment. Jeszcze jest jedyneczka. Jedna osoba. I uwaga, jedna osoba, mamy zero, musimy poczekać, uwaga. Czekam. Uwaga, jedna osoba. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to zwierzę? Makrela. Brawo, 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 brawa, brawa dla pani. No i sami widzicie, jak prosty zwierzak, makrela. No i wiadomo, jak narysować makrele, prawda? Myślę, że każde dziecko by wiedziało. I dlaczego ja tyle musiałam czekać? Gratuluję, 100 zł już raz gramy o dużo większe pieniądze. Już jestem tutaj z drugą kopertą. Czy jest pani gotowa? Tak. No to zaczynamy. Pytanie. Kiedy w tym roku zmieniamy czas z zimowego na letni? Jeszcze raz, może pani powtórzyć? Kiedy w tym roku zmieniamy czas z zimowego na letni? Kiedy zmieniamy czas zimowego na letni? Data konkretna. No, oj, nie wiem. Jeszcze troszkę musimy poczekać, w marcu.
No niestety, nie udało się. Powiem wam, że w marcu, także troszkę jeszcze trzeba na tę zmianę czasu poczekać. Mam konkretnej daty, dlatego że zostawiam te pytania. Mam nadzieję, że reżyser się na to zgodzi, żebyśmy te pytania właśnie zostawili na dalszą część programu, bo być może będzie jeszcze dzisiaj szansa na bonus, skoro się tym razem nie udało. Także ja te pytanka, kochani, odkładam. Tutaj one są obok mnie. Włożę je tutaj ponownie do koperty, żeby reżyser się nie denerwował. No i jaką niespodziankę mi tutaj, co ja tutaj widzę? Kochani, no co ja tutaj zobaczyłam? Trzy obrazki. No reżyser mi po prostu niespodziankę zrobił, że taką niespodziankę przygotował. Ja na obrazku, moi drodzy, trzeba znaleźć obrazek, który różni się od pozostałych. Także, kochani, jeżeli na tyle spostrzegawczy, żeby te trzy obrazki dokładnie obejrzeć. Powiem wam szczerze, że jestem zaskoczona, że to zdjęcie. Wiesz co, ja mam taką propozycję, skoro już dałeś tutaj Paulinki, to powiększ te trzy Paulinki, dobrze? Mam taką prośbę do ciebie. Co ty na to? Na momencik powiększysz? Super, no teraz jak fajnie można tak się pooglądać tutaj. Kochani, trzeba znaleźć różnicę. Po prostu jeden obrazek jest inny. Studia i mówisz mi, który. Kochani, czas na szukanie minął. Czy ktoś znalazł ten obrazek, który różni się od pozostałych, który jest inny? Wpadasz do studia i wymieniasz tylko numer. Pierwszy, drugi czy trzeci.
ten obrazek różni się od pozostałych w mały, subtelny sposób. Powiem wam, że ja to zdjęcie doskonale znam, no i zaskoczona jestem, że nie jestem w stanie znaleźć, wypatrzyć właśnie tej różnicy. Znam to zdjęcie, no bo sama to zdjęcie sobie robiłam, kochani. Także jestem zaskoczona, że nie jestem w stanie znaleźć tego szczególiku, tego detaliku, tego niuansu. Ja nie wiem, gdzie reżyser to rzucił, gdzie on może być. No co, ja miałam tę czapkę na sobie, pamiętam. Miałam wtedy taką bluzkę na ramionczkach. To było jeszcze chyba lato, ile dobrze pamiętam. Także kilka miesięcy temu. No i gdzie on tę różnicę wrzucił? Nie mam pojęcia, naprawdę. Jest telefon, dzień dobry. Halo, kto to mówi? Dzień dobry, witam, Paulina z Zagadkowej Wyspy. Witam pana serdecznie. I co? Czy znalazła Paulinka jest inna? Tak. No to która? Trzecia. Trzecia Paulinka, brawa. A gdzie? A, reżyser mi włosy obciął tutaj. A to nieładnie, to nie bardzo nieładnie tak się zachowywać. I znowu ja tutaj i znowu bardzo podobna sytuacja, no ale tutaj, kochani, to bałagan niezły był na tym biurku, pamiętam. To było zdjęcie zrobione tuż przed na wizję. Również było lato, bo jak sami widzicie, mam na sobie piękny letni kapelusz. Oj, takie wspomnienia teraz, jak to było fajnie, jak było cieplutko. Ale zobaczcie, u nas cały czas plaża, także jest cały czas gorąco na naszej plaży. Troszkę, co prawda, cieplej się muszę ubierać. Ale, moi drodzy, tutaj bardzo taki duży chaos na tym zdjęciu jest. Straszny bałagan zrobiłam na tym biurku. Straszny bałagan, aż wstyd mi teraz, że taki bałagan mogłam sfotografować. Słuchajcie, no dobrze. Pytanie mam takie, który obrazek, czyli znowu, która Paulinka różni się od pozostałych Paulinek? Być może tutaj jest jakaś różnica w tle, bo tutaj dużo się dzieje, dlatego ja mam prośbę, żebyśmy powiększyli tę zagadkę na moment, dobrze? Powiększyć. Chwilką pomogło to. O, super, bardzo dziękuję ci. Zostaw teraz właśnie tak tę zagadkę. Widzę, że tutaj dużo się dzieje w tle. W tle miałam jakieś kurtki, nie kurtki, niezły, niezły bałagan. Na przodzie jakaś kosmetyczka widzę, wypełniona kosmetykami. Słuchajcie, naprawdę powiem wam, że pełne ręce roboty teraz możecie mieć, bo tych detali i szczegółów tutaj jest mnóstwo. Ja wiem, jak wygląda zawsze biurko tuż po moich przygotowaniach. Tutaj wejść na wizję, jest tam tornado po prostu jakby przeszło przez garderoby, tak wygląda ta garderoba. Ale może ktoś wypatrzy ten szczególik, także tutaj trzeba mieć, autentycznie powiem wam, sokoli wzrok, żeby znaleźć ten szczegół, ten detal, który różni się od pozostałych. Ale jedno z tych trzech obrazków, jakiś malutki szczególik jest, jakiś malutki detal, który różni jeden obrazek od tych dwóch pozostałych. Waszą rolą jest wybrać numer do studia i na żywo powiedzieć mi tutaj, który obrazek jest inny. Nie musicie mi mówić, czym on się różni. Numer 1, 2, 3, bo może to być ciężkie do opisania, który obrazek jest inny. Trzeba znaleźć ten szczególik. Dużo detali, dużo elementów tutaj na tych obrazkach. Także to nie jest takie proste chyba, jak to miało miejsce przy poprzedniej zagadce. Chociaż tam też bardzo sprytnie reżyser tę różnicę wrzucił. Tam pozbawiona włosów na jednym obrazku, ale takiego malutkiego elemenciku, prawda? Także gratulacje, że ma pan tak, że ma pan taki wzrok. Ja pierwszy raz poza tym słyszałam pana głos w naszym studio. Gratuluję. Dajmy ten czas na szukanie, ja mam taką propozycję, bo bez tego czasu myślę, że się nie uda, bo ludzie się stresują, denerwują. Dajmy taki czas na szukanie. Nawet nie dzwoń teraz, bo widzisz, bo denerwujesz ludzi, dzwoń teraz, stresujesz ich. Szukanie. Ten czas na szukanie pomaga zazwyczaj. Dwie minuty. No. Zobacz, daliśmy dwie minutki i od razu usłyszałam telefon. Tak samo zróbmy teraz. Dwie minuty czasu na szukanie, kochani. No właśnie, o. Ja mówię czas start. Trzy obrazki. Podejdźcie teraz może blisko do i postarajcie się znaleźć, który obrazek różni się od pozostałych. Ja nie wiem, jak wy macie to znaleźć. Nie mam pojęcia, który się różni od pozostałych i jakim szczegółem. Słuchajcie, to jest czas na szukanie. Teraz szukamy bardzo detali, ale teraz szukamy. Teraz nawet nie wybierajcie może numeru, tylko postarajcie się znaleźć ten szczególik, który spowodował, że jeden obrazek jest
jeden obrazek czymś tam się różni. Słuchajcie, no ja wiem, że to głupio zabrzmi, bo tak naprawdę no to powinnam wiedzieć, gdzie jest ta różnica, bo to są zdjęcia robione przeze mnie. Ja jestem na tych zdjęciach. Było to co prawda jakiś czas temu, cieplutko, miło i przyjemnie, gdzieś tak okolice czerwca, lipca to są, o ile dobrze pamiętam, więc powinnam zdecydowanie szybciej znaleźć ten, ale biorąc pod uwagę fakt, że tutaj tyle się dzieje i w tle, i przede mną, czyli na biurku, przy którym jest zrobione, że tutaj te różnice mogą być wszędzie, mogą być oczywiście gdzieś też na moich jakichś elementach garderoby. Tutaj widzę, że żółta moja bluzeczka, shorty, no ale nie widzę, żeby na przykład coś w tych shortach się działo, żeby coś było nie tak. Przy bluzce też nie widzę. Kapelusz jest. Reżyser mówi, że to byłoby za proste, gdyby zdjął mi kapelusz z któregoś zdjęcia. Szukamy, szukamy, szybciutko, jedna osoba. 20 nam zostało. Kto tu wpada? 704, 304, 304. I uwaga, ostatnie są 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I zamykamy do studia, kochani. Który obrazek? 1, 2 czy 3? Czekamy. Kochani, teraz dzwonimy. To już nie jest czas na szukanie. Jedna osoba. Kolejna zagadka nie będzie jeszcze trudniejsza. Który obrazek jest inny? Dzień dobry. Serdecznie. Dzień dobry, ja również witam serdecznie. Który obrazek? Jeden. Jeden? I co tam było? W kosmetyczce byś trochę mi pogrzebał. Jakiś pędzelek czy coś zdjąłeś z kosmetyczki? Coś tam mi z tej kosmetyczki wyjąłeś? No dobrze, miałam z ulgą, że już czy inne tutaj zdjęcia, bo myślałam, że reżyser mi przegrzebał dosłownie wszystkie zdjęcia, które mam na swoim profilu i że teraz będzie programu grać zagadki z moimi zdjęciami, no a tutaj coś innego. Ale kochani, mówiłam, że może być trudniej, no i stało się, jest trudniej. W tym momencie 3 obrazki, ale nawet 50. Słuchaj, wiesz co, ja mam tutaj te pytanka, które zostawiłam sobie przy poprzedniej. Nie udało nam się dzisiaj z tym bonusem, to ja mam do ciebie taką prośbę. Zagrajmy o tego naszego bonusa, bo tutaj jest aż 50 obrazków. A te pytanka te są, może zagrać tego bonusa? Jeszcze raz spróbować z tymi samymi pytankami? 2000 bym zaproponowała, tego małego bonusa. Co reżyser na to? Udało się. Moi drodzy, 2000 zł. 2000 zł. Tylko dlatego, że nie udało się dzisiaj zagrać, wygrać tych pieniędzy. Także teraz 2000 zł, ale wyzwanie duże. Ja wiem, że to nie jest prosta zagadka. Tutaj trzeba wskazać mi literkę i cyfrę jednego obrazka, który różni się od pozostałych. Wiesz co, ja bym tutaj chciała od razu przejść do rzeczy. Powiększ może tę zagadkę i daj nam ten czas na szukanie. Dobrze? Możemy coś takiego zrobić? To jest takie małe 2 minuty. I powiększmy zagadkę. O! 2000 zł, 2 minutki i szukamy. Na szukanie w tym momencie się rozpoczął.
Kochani, czas na szukanie już minął. To jest błyskawiczna dogrywka. Szybciutko. Troszkę się boję, że ludzie nie widzą, bo już bym miała ten telefon, gdyby się udało komuś rozwiązać tę zagadkę. Słuchajcie, trudne to jest. Ja proszę cię, żebyś zostawił taką zagadkę, niech ona troszeczkę tam na mnie nachodzi. Ja tutaj nie jestem ważna, ważne są tutaj te zagadki nasze. A teraz zagadka bardzo trudna, jeszcze na moment. Jeszcze na moment tak tę zagadkę podtrzymaj, bardzo cię proszę. Nie wiem, czy ludzie to wypatrzą. To jest tak małe. Nie wiem, czy ktoś zauważy tę różnicę. Wiesz co, mam taką prośbę, bo mam chyba o 5000, o ile dobrze pamiętam dzisiaj. Nie udało się, a to jest trudna zagadka, dużo trudniejsza nawet niż tamta. Zagrajmy o 5000. Jeżeli ktoś znajdzie, to niech zarobi naprawdę duże pieniądze. 5000 złotych nawet. Na ostatni moment. Udało się, kochani. 5000 nawet do wygrania. Tylko to musi się wydarzyć teraz. Czekamy. 704-304-300. Drodzy, ja jestem przygotowana, żeby z kimś zagrać o te pieniądze. Te same mam pytania, co przy pierwszym bonusie. W każdej sekundzie mogę słyszeć. Musisz podać literkę i cyfrę. Nie mówisz, czym ten obrazek się różni od pozostałych. Tylko podajesz literkę i cyfrę i nic więcej. Kochani, to jest błyskawiczna dogrywka. Błyskawiczna dogrywka o tego bonusa. My musimy zagadkę kończyć i biec dalej. Także jeżeli jest jedna osoba przed tym, który udało się znaleźć obrazek, który od pozostałych obrazków się różni, to teraz. Litera i cyfra. Nie widzą ludzie. Za dużo tych obrazków, to jest za małe. Wiesz co, to jest taki niuansik, bo jak ja teraz byłam w reżyserce, to reżyser mi pokazał, na czym ta różnica polega. I to jest taki niuansik, że patrząc na ten obrazek, nie byłam w stanie zauważyć tej różnicy. Dopiero po dłuższej chwili wypatrzyłam. Jak już mi oczywiście wskazał, który to jest obrazek, także ja się wtedy nie słyszę telefonu. Ale może jedna osoba? Słuchajcie, podejdźcie bliżej do telewizora. Moment. To jest bardzo sprytnie ukryta różnica. Bardzo sprytnie. To jest niuansik, to jest detal. Jeszcze moment dajemy. To jest taka dogryweczka o te bardzo duże pieniądze. 5000 zł. Dla kogo? Kto spróbuje? Nawet 5000 dla... Dla kogo? Nie widzą ludzie. Słuchaj, to jest tak drobne, że tego chyba nikt nie będzie w stanie zauważyć. Jeszcze moment czekam. Bo może się komuś uda, Nóż Widelec, ktoś, kto ma taki sokoli wzrok, zauważy to. Bo mnie wystarczy jedna osoba. Tylko czy ktoś taki się zgłosi przed telewizorem? Czy ktoś się zgłosi po te pieniądze? Czy ktoś znajdzie ten szczególik, ten detal? Jeden obrazek. I czekamy. Jedna osoba.
Lucy. Kto wypatrzył? Nie musisz mi opisywać, na czym ta różnica polega. Bo może wy się boicie, że ja wam powiem, że macie opisać, na czym ta różnica polega, a wy nie wiecie, jak to wytłumaczyć. Nie musicie mi mówić, na czym ta różnica polega, bo ja sama bym nie wiedziała nawet, jak to wytłumaczyć. To jest tak drobne. Dlatego wystarczy literka i cyfra, tak jak w grze statki. Na pewno gra statki nieraz. A1, B2, C3. Tylko wystarczy literka i cyfra i nic więcej. Kochani, tylko zapewniam, że jedna jest na 100% inna. I zapewniam was, że nie każdy to zauważy, bo to jest niuansik, to jest bardzo małe. Które będą naprawdę się złościć przed telewizorem i będą mówić, że wszystkie obrazki są identyczne. No właśnie, bo właśnie o to chodzi, są zagadki bardzo podchwytliwe. Będą osoby, które będą się nawet wpatrywać w ten konkretny obrazek, ale nie wypatrzą tej różnicy. Po prostu nie będą w stanie, bo to jest zbyt małe, to jest zbyt drobne. Trzeba wiedzieć, że tutaj jest ta różnica, żeby dopiero ją wypatrzyć, zauważyć. To nie jest proste, naprawdę to jest trudna zagadka. To nie jest różnica polegająca na tym, że na przykład na jednym obrazku salamandra ma 3 łapki, a nie 4. To byłoby za łatwe, to by nie była zagadka za 50, to byłaby zagadka za 50 zł może. Słuchajcie, ja może poproszę jeszcze reżysera o jedną rzecz. Wiesz co, na tę dogrywkę powiększ tę zagadkę, bo ja tutaj nie jestem ważna. Jeszcze na momencik, na moment ją powiększ. Powiększ te salamandry, żeby ktoś znalazł ten obrazek. Jest po 17, ludzie teraz wracają ze spacerów, może ktoś spostrzegawczy akurat teraz zasiadł przed telewizorem. Kochani, ja tu cały czas w studio jestem. Czekamy na jedną osobę. 5000 zł to są naprawdę bardzo pieniądze, kochani. Bardzo, to są ogromne pieniądze i ktoś z was może je sobie zarobić. Ktoś z was może te 5000 wygrać. Tylko trzeba teraz właśnie wpaść do mojego studia. Czy jest jedna osoba? Wiesz co, ja bym zaproponowała 7000 zł. 7000 zł. Co ty na to? Bo widzę, że te pieniądze mamy. 7000, bo i tak nie mam, czy ktoś wypatrzy ten niuansik. Dał reżyser. 7000 zł. Uwaga, 7000 zł nawet do wygrania. Kto? Jeszcze przez moment, 7000 zł ktoś z was może zarobić. Podejdź teraz blisko do telewizora, kiedy zagadka jest spróbuj. 7000 zł do wygrania. Teraz bym na twoim miejscu podeszła blisko do telewizora i porównywała A1 z A2, A2 i tak dalej. W końcu znajdziesz ten obrazek, który różni się od pozostałych. Tylko od razu mówię, że jeżeli ci się nie uda, to się nie zamartwiaj, bo to jest tak marzy, że większość osób ma problem z tą zagadką. Tylko ktoś bardzo spostrzegawczy, ktoś bardzo sprytny jest w stanie tę zagadkę rozwiązać. Możesz to być ty. Teraz, kiedy ta zagadka jest w powiększeniu, może ci się wydaje, że któryś ten jaszczur ma coś nie tak, no czymś tam, jakimś detalem. Nie musisz mi mówić czym, wystarczy, że podasz mi literkę i cyfrę tego obrazka. Ja tylko na to czekam, tylko na literę i cyfrę, na nic więcej. 1000 zł jest do wygrania. Może właśnie ta siódemka przyniesie komuś szczęście. To jest dogrywka i za momencik kończymy zagadkę. To jest chyba jedna z trudniejszych zagadek, jakie mam w razie. Więc dlatego też nie możemy jej jakoś za długo trzymać, bo po prostu może przed telewizorem akurat dzisiaj nie być osoby na tyle sprytnej, która jest w stanie z tą zagadką poradzić.
bo ja uważam, że powinniśmy wam rozdawać nawet mniejsze pieniądze i grać łatwiejsze zagadki, ale sprawdzamy. Jeszcze przez moment ta zagadka... Jeszcze przez moment naprawdę duże pieniądze. Druga szansa na bonus w dzisiejszym programie. Czekamy. Jedna osoba. 704-304-304. Kto? Szybka dogryweczka. Jedna sprytna osoba. Czekamy, czekamy. I kto powalczy? Kto spróbuje? Jestem pewna, że teraz są przed telewizorami osoby, które grają. No ale czy komuś się uda? Czekam. Jedna osoba. Jeszcze moment. To nie jest czas na szukanie. Jeżeli ktoś z was widzi ten obrazek, to musi teraz po prostu chwycić za telefon i wybrać numer. Za momencik tutaj w studio. Czy jest taka osoba? Czekam. 704-304-304-304. Czekamy. Jedna osoba wystarczy. Kto to będzie? Jeszcze moment. Jedna osoba. Kochani, bo musimy wrócić do studia. Także teraz czekam na telefon. Jedna sprytna osoba. Jeszcze moment. Jeszcze moment. Ja teraz muszę poczekać, bo teraz zagadka była w powiększeniu. Może komuś udało się znaleźć ten jeden obrazek. Czekamy. Jedna osoba. Siedem, trzysta, cztery, trzysta, cztery. Czekam. I... Kto to będzie? No, kochani, szybciutko, 7000 zł dla litery cyfra. Który obrazek? Czekamy. Słuchajcie, moi drodzy, jak reżyser wyświetli w tym czerwonym kółku obrazek, który różnił się od pozostałych, to szansa na 7000 zł już przepada. A za chwilkę on to zrobi, bo ta zagadka musi za momencik zostać zakończona. Także niezależnie od tego, czy ktoś z was wypatrzy ten obrazek, czy nie, reżyser za chwilkę wyświetli rozwiązanie. To jest ostatnia szansa na to, żeby podjąć wyzwanie, żeby wybrać numer i podać mi obrazek, który różni się od pozostałych. Czy jest jedna taka osoba, której udało się ten obrazek znaleźć, wyłowić?
7000 jest do wygrania nawet. I jeszcze na te pieniądze jest szansa. Tylko ja nie wiem, czy to nie jest za trudne, czy to nie jest za mało. Ta nie jest za mała. Dlatego nie wiem, czy ktoś ten szczególik wynalazł. Czy ktoś jest na tyle sprytny, żeby ten detal znaleźć. Ja wiem, że musimy... Reżyser tutaj na mnie krzyczy, Paulinka, doskonale wiesz, że musimy zagrać kolejne zagadki za 50 czy za 100 zł. Zdaję sobie sprawę, ale jeszcze przez moment tę zagadkę potrzymajmy. Bo jedna osoba może tutaj zmienić wszystko. Może ta osoba właśnie włączyła telewizor. Tutaj trzeba być po prostu sprytnym. Ja muszę dać sprytnej osobie szansę na 700. Czekamy. Jeszcze moment. Doskonale wiesz, że o tej porze ludzie wracają z niedzielnych ze spacerów. Jest godzina 17 z minutami, no już prawie 18, to za momencik się uda, spokojnie, spokojnie, skoro zbliża się 18, to ktoś tę zagadkę rozwiąże, bo więcej osób teraz jest przed telewizorami. Także ja jestem spokojna o los tej zagadki, uda się, musi się udać. Skoro tutaj jest możliwość wygrania 7000 zł, to dajmy komuś szansę na te pieniądze. Czekam. Kto wypatrzył? Ten jeden obrazek. Czekamy. Jedna osoba. Ja tutaj tłumów nie szukam. Czekam na jedną sprytną osobę, której się udało znaleźć obrazek, który różni się zostało. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale wystarczy jedna osoba. No, została mi informacja od reżyserki, że mam kończyć. Dobrze, to daj nam tych 10 chwilek. Bardzo cię proszę, 10 chwil na sam koniec zagadki i zobaczysz, że się uda. Ja muszę mieć pewność, że nie było osoby przed celem, aby wypatrzyła ten obrazek. Nie mogę tak powiedzieć, że kończymy zagadkę, że 7000 zł przypada. Jeszcze 10 chwil nam dał, także jeszcze chwilkę zaczekamy. Uwaga. Walczy. 7000 zł nawet. Literka, cyfra. Trudna zagadka, trudna. No ale dzięki temu nawet tak duże pieniądze dostaliśmy z reżyserki. 7000 nawet. Kto spróbuje? No, ja się zastanawiam, czy jest czas na szukanie, ale oczywiście do ostatniej sekundy warto walczyć. Jeszcze nie usłyszałam telefonu, także jeżeli jesteś w trakcie poszukiwań, no to dokończ te poszukiwania. Ci się uda, może nikt przed tobą nie znajdzie tego obrazka. Spróbujmy. 304, bo czas na wybranie numeru na pewno jeszcze jest. Ja mówię, że nie wiem, czy jest czas na szukanie, ale czas na wybór jest na pewno. 9 chwil. Zdążysz tu trafić. Tylko miej przygotowane wspólne, bo tego na antenie nie uda ci się znaleźć. Kto? Kto znalazł? Obrazek, który różni się od stałych. Literka, cyfra. Jedna osoba. Czeka. Jeszcze 8 chwil jest, także zdążysz tu trafić. No, czekamy. Kochani, czy ktoś widzi ten obrazek? Może ta siódemka będzie dla kogoś szczęśliwa, może warto ten numer wybrać. Właśnie teraz.
Czekam. Ktoś zauważył? Ktoś wypatrzył ten miłąsik, ten szczególik? 6. Musi się udać. Jedna osoba jest. Naprawdę, moi drodzy, ja tutaj nie szukam tłumów, ja czekam na jedną sprytną osobę. Komu się udało? Kto znalazł ten jeden? 704 304 304. Jedna osoba wystarczy. Kto to będzie? Komu się udało? Masz jeszcze 6 chwil? A już 5 tylko. Ajajajajaj. Bardzo mało czasu. Wiesz co, tak sobie myślę, że za trudna jest ta zagadka. Trzeba było tę zagadkę dać w jakiś inny dzień, a nie w niedzielę. Po prostu ludzie chcą w niedzielę odpocząć, a nie rozwiązywać jakąś trudną zagadkę. To jest za trudne, za skomplikowane. Pokazałeś mi tę różnicę i to jest tak drobne, to jest taki szczegół, że ja się naprawdę nie dziwię, że nie słyszę telefonów. Jeszcze 4 chwilki, oczywiście poczekamy, jakby jednak ktoś był, kto znalazł ten obrazek. Jeżeli go nie widzisz, trudno na kolejne zagadki. Osoby, które widzą ten obrazek, muszą szybko działać, bo zostały tylko 4 chwile. 704, 304, 304. I uwaga! Kto widzi? Kto znalazł? 7000 nawet. Czekamy. Jedna osoba. Chwilę. Już czasu chyba na szukanie nie ma. Wydaje mi się, że już tego czasu jest za mało, bo tylko 3 chwile nam zostały, ale na pewno zdążysz wybrać numer i zdążysz tutaj do mojego studia się dostać. Przygotowana, żeby z tobą zagrać o 7000 zł. Tylko teraz musisz wybierać numer. Jeżeli chcesz ze mną zagrać o 7000 zł, tak, wybierzmy ten numer razem. 704 304 304 i... Jedna osoba. Kto to będzie? Kto znalazł ten jeden obrazek? Zostały nam 3 chwilki. Bardzo mało czasu. Już tylko 2. Ajajajajaj. Jeżeli znalazłeś, to dzwoń. Już nie mamy czasu na szukanie. Już odpuść sobie, jeżeli nie udało ci się znaleźć tego obrazka. Za chwilkę kolejne zagadki. Teraz posłuchaj, jak ktoś gra o 7000 zł. Czekamy. I jedna osoba. Kto? 2 chwilki. Teraz musisz działać. Bardzo mało czasu. Muszę teraz cię usłyszeć. Kto to będzie? Czekamy. Szybciutko. Jedna osoba.
Kochani, jak pokaże się zero, to reżyser wyświetli rozwiązanie, wyświetli ten obrazek w czerwonym kółeczku i szkoda tego czasu straconego, bo już jakiś czas to nie jest i naprawdę chciałabym bardzo, żeby ktoś zagrał za mną o 7 tysięcy, ale to są ostatnie dwie chwilki, jakie możemy przeznaczyć na tę zagadkę. Za dwie chwile definitywnie musimy zagadkę zakończyć. Czy jest jedna osoba, która znalazła jeden obrazek, który różni się od pozostałych? Musisz mi podać literkę i cyfrę. Czekamy. To będzie. To jest ostatni moment. Jeden. Ostatnia chwila. Uwaga. Jeżeli wiesz, o co chodzi, jeżeli oglądałeś program i doskonale widzisz ten obrazek, który różni się od pozostałych, to ja muszę cię teraz tutaj w studio usłyszeć, bo to jest program na żywo. Ostatnia szansa na 7 tysięcy złotych nawet. Kto to będzie? Szybciutko, jedna sprytna osoba. Na teraz. Czekamy. No. I ostatnia chwila. 7 tysięcy jeszcze w grze. Jak pojawi się zero, to będzie za późno. To jest ostatni moment na tak duże pieniądze. Ja wiem, że zagadka jest bardzo trudna, ale dlatego możemy grać o 7 tysięcy. Nie musisz mi opisywać, na czym ta różnica polega. Wystarczy, że podasz mi literkę i cyfrę. Nic więcej, tylko literka i cyfrę. Współrzędne tego obrazka. Ale musisz to zrobić teraz, bo jest ostatni moment. Ostatnia chwila i będziemy musieli kończyć. Kto? Kto znalazł? Szybciutko, kochani, teraz. Teraz muszę usłyszeć telefon. Jeszcze czekam. Zanim reżyser wyświetli ten obrazek, chciałabym bardzo ten obrazek usłyszeć od kogoś z was. Rzutem na taśmę. Po raz ostatni może wybierzmy ten numer. Jeżeli jest jedna, dwie, trzy osoby, którym udało się znaleźć ten jeden obrazek, który od pozostałych się różni, to razem wybierzmy na ten moment numer. 704 304 304 i ktoś się tu przebije. Jak jest trudna zagadka i kilka osób dosłownie zna rozwiązanie, to te dwie, trzy osoby czasami muszą wybrać numer ponownie. Także warto, bo mamy za chwilkę. Jeszcze to zero się nie pojawiło, także czekamy. To jest program na żywo. Kogo tu teraz w tej ostatniej chwili usłyszę? Czekam. Nie widzą ludzie, słuchaj. No gdyby ktoś zobaczył, to by już było po zagadce. Mamy zero, uwaga, poczekaj. Często na to zero właśnie ludzie dzwonią. Uwaga, 704, 304, 304, po raz ostatni. Jedna osoba? Kochani, moment. Absolutnie jeszcze nie pokazuj rozwiązania. Czekamy. Ludzi bardzo często to zero mobilizuje. Jedna osoba. Musimy teraz poczekać. Sekundkę. Dobrze, bardzo cię proszę.
Jeszcze chwilkę mamy. Czekamy. Jedna osoba? Ojku, no słuchaj, mam jeszcze taką prośbę, może ostatnią deskę ratunku naszą, bo przez to, że jest po 18, ludzie teraz wracają do domów, to może jeszcze na chwilkę dajmy tę zagadkę na pełen ekran. Na moment, do taką ostateczną dogryweczkę. Bo mnie się wydaje, że to jest po prostu za małe. Te obrazki są po prostu za małe. Gdyby te obrazki przeszły, to jest większa szansa, że ktoś znajdzie ten obrazek. Na chwilkę, na to zero. Weź powiększ tę zagadkę na momencik. No, kochani. Teraz jest powiększona. Weź, ściągnij to zero, tego bardzo cię proszę. Daj ludziom to znaleźć. Jeszcze przez taką chwilkę. Ostatnia deska ratunku. Może ktoś właśnie wszedł do domu. Rzuci okiem. To jest 7000 zł. Kochani, to jest dogrywka. Jedna osoba, 7000 zł nawet. Teraz jak ta deska w powiększeniu, postarajcie się znaleźć ten jeden obrazek, który tym detalem różni się od pozostałych. To jest ostatnia szansa na te pieniądze. Za chwilkę wracamy do studia. Muszę usłyszeć telefon. Absolutnie jeszcze nie pokazuj. Absolutnie tego obrazka jeszcze nie wyświetlaj. Nie zakreślaj go w czerwonym kółku. Jeszcze moment. Niech ta zagadka jeszcze przez sekundkę będzie w powiększeniu. Daj ludziom szansę tutaj trafić, wpaść do mojego studia. O 18:00, teraz dopiero ludzie wracają do domów. Zobaczysz, że się uda. Chwilka. Bardzo cię proszę, momencik. Momencik i się uda. Jedna sprytna osoba się znajdzie. Poczekajmy jeszcze chwilę. 7000 zł nawet. Dla kogo? 7 0 4 3 0 4 3 0 4. Kto wypatrzył? Wystarczy jedna sprytna osoba. Wykorzystajcie, kochani, ten moment, kiedy jest w powiększeniu. Jeszcze sekundkę, zobaczysz, uda się. Teraz widzisz, na pewno się lepiej szuka. Wcale bym co prawda nie powiedziała, że łatwiej to wypatrzy. No łatwiej się szuka. Przyjemniej się szuka, no bo przynajmniej nie trzeba się jakoś patrywać tak w te malutkie obrazki. Może się komuś uda. Poczekajmy sekundę. Spróbujmy. Zawsze warto spróbować. Tylko kochani, to już na pewno nie jest czas. To już jest chyba, wydaje mi się, czas dla osób, które mają odpowiedź, dla osób, które wypatrzyły ten obrazek na wybranie numeru do studia. Także proponuję, żebyśmy teraz ten numer razem wybrali. Uwaga!
704 304 304. Niezależnie, czy masz telefon komórkowy, czy stacjonarny, to jest jeden numer, który prowadzi do mojego studia. Już wiele osób dzisiaj wygrało pieniądze. Kto ma rozwiązaną zagadkę i będzie ze mną walczył o 7 tysięcy? Jeszcze przez momencik czekam. Jest ta szansa. Może teraz coś ci się rzuciło w oko. Może stwierdziłeś, że jeden obrazek czymś tam się od pozostałych różni. Nie bardzo wiesz, jak wytłumaczyć czym. Musisz mi tłumaczyć. Wystarczy, że mi podasz literkę i cyfrę. Tylko i wyłącznie współrzędne tego obrazka mi podajesz. Jest osoba, której się udało znaleźć ten obrazek. Czekam. Jeszcze momencik, uwaga. 704 304 304. Musimy kończyć, dlatego ja dyktuję numer i czekam na telefon. Jak tylko usłyszę telefon, wracamy do studia. Uwaga, mam nadzieję, że numer teraz ze mną wybiera. 704 304 304. Bardzo cię proszę, zostaw tę zagadkę powiększoną jeszcze przez moment. Jeszcze przez sekundkę. Reżyser mówi, że 3 minuty dosłownie. Więcej czasu już nie mamy. 3 minuty, na dole pojawił się zegar, który już wystartował. Musimy za niecałe 3 minutki tę zagadkę już wyjaśnić. Także to jest ostatnia szansa, moi drodzy, na 7 tysięcy złotych. Jeżeli jest jedna osoba przed telewizorem, której udało się tę zagadkę rozwiązać, szybciutko zapraszam do studia. Teraz 704 304 3 04. Ostatnia szansa. Dla kogo? Zdążysz tutaj trafić, spokojnie. Zdążysz, uda ci się. Mamy 2,5 minuty. 2,5 minuty wracam do studia i muszę usłyszeć telefon. Oczywiście mogę ten telefon usłyszeć wcześniej. Nie czekamy do zera. Który obrazek? Cyfra. 2 minuty i 10 sekund. Czekamy. Coraz mniej tego czasu nam zostało, kochani, już jest bardzo mało czasu, jest bardzo źle, ale uda się, komuś się uda, musi się udać. No, szybciutko. Jedna osoba mi wystarczy. Jeżeli masz odpowiedź, zdążysz to trafić. Uda ci się. Minuta i 30 parę sekund. Ale umówmy się, że wybierają numer tylko osoby, które mają prawidłową odpowiedź. Tylko osoby, które znalazły ten obrazek. Żeby nie było tak, że ktoś do mojego studia nie będzie wiedział, o co chodzi, bo nie będzie czasu już na żadną dogrywkę. To jest ostatnia szansa. Minuta i 20 sekund. Czekam. 704, 304, 304. Trzeba podjąć decyzję teraz. Bo jest ostatnia minuta. Namierzyłem obrazek, wybieram numer, wpadam do studia, walczę o 7 tysięcy. Niecała szansa. Kto wybiera numer, kochani? 40 kilka sekund. Ja już jestem gotowa, żeby cię tutaj usłyszeć. Czekamy, czekamy.
40 sekund zostało i uwaga, może po raz ostatni warto ten numer wybrać, bo czasami ten numer trzeba wybrać ponownie. Pół minuty, 704, 304, 304 i uwaga, 20 parę sekund. Kto tu wpada? Szybciutko, jedna osoba, 7000 zł nawet do wygrania dla... 15 sekund, 14, 13, 12, 11, uwaga, musimy kończyć. Ostatnie sekundy, za 7 sekund wracamy do studia i muszę Cię usłyszeć. 3, 2, 1 i kogo tu słyszę? Zagadka już zmniejszona, kto wypatrzył? Komu pomogło to, że ta zagadka była w powiększeniu? Kto znalazł ten jeden obrazek? Czekamy. Jeszcze momencik. Jedna osoba, uda się. Czekam. I? Za trudna jest ta zagadka. Nie wiem, kochani, czy nikt nie znalazł tego obrazka? Tak? Bo wy nie musicie mówić, na czym ta różnica polega. Daj mi jeszcze takie 3 chwilki na wybranie numeru. 3. Taki ostatni moment, takie ostatnie 3 chwilki. Ale już nie szukamy. Jeżeli nie udało Ci się znaleźć, to już odpuść sobie tę zagadkę. Teraz wybierają osoby, które namierzyły ten obrazek. 2. Kończymy. Już nie mamy czasu. Muszę liczyć dalej. Reżyser z nami. Kochani, 1. Jeden, ostatni moment. No i reżyser już na mnie krzyczy, po co zrobiłaś przez te swoje 3 chwile, tak przedłużałaś i mamy koniec programu. No i co teraz? Nie możemy zagrać tych prostych zagadek, reżyser mi mówi, że już nie mamy czasu, że te zagadki będą jutro, także widzimy się jutro tradycyjnie o godzinie 16:30, a dzisiaj masz wygrać pieniądze. Jeszcze jedna osoba. Kto to będzie? Muszę teraz poczekać na tę jedną osobę. Często właśnie ten sam koniec programu was mobilizuje. Także może tak samo będzie i tym razem. Mam taką nadzieję. Kto tu wpada na ostatni moment programu? Po nawet 7000 zł. Ale muszę cię usłyszeć teraz, bo my za momencik kończymy. Moment. Daj mi wybrać z ludźmi numer. 704 304 304 i uwaga, czekam. Kto powalczy? Kochani, jeszcze chwilkę mamy, jeszcze mamy moment. Zdążę widzieć, ale już nie szukaj tego obrazka, bo już nie uda się. Teraz jest czas na wybranie numeru. Ostatni dzwonek. Jeszcze ktoś tu zdąży. Tylko to musi być błyskawiczna decyzja. Tak, wiem, który obrazek jest inny. No. Jaka cyfra? Czekamy jeszcze moment. Kochani, dla kogo?
Dla kogo te fanfary? Ja widzę, że reżyser wierzy do ostatniej chwili. Ktoś widzi ten obrazek? Czekamy. 7000 zł nawet na sam koniec programu dla... Dla kogo? Czy jest jeden, który udało się znaleźć? Bo musimy kończyć, kochani, teraz. Ostatnia szansa, ostatni dzwonek. Kto zawalczy? Uwaga! 7000 nawet dla... Szybciutko! Uwaga! Kto? Dobrze. Widzę, ile mamy czasu do takiego definitywnego końca programu. Żeby widzowie wiedzieli, że zdążą tutaj trafić, bo może teraz boją się wybrać numer, bo myśli, że zakończymy program, a może jest jeszcze czas. Jest, jest jeszcze czas na wybranie numeru. 2,5 minutki. Ktoś tutaj zdąży trafić, także zegar już wystartował, bo za 2,5 minuty znikamy z anteny, ale jeszcze zdążę tutaj z tobą powalczyć o 7000 zł pod warunkiem, że teraz wybierasz numer 704... 304, 304 i uwaga, mamy 2 minuty i 10 sekund i 7000 zł w grze. Cały czas w grze. Te pieniądze. Kto? Kto zawalczy? 2 minutki zostały. Uwaga, już czasu na szukanie absolutnie nie ma, także jeżeli nie udało ci się namierzyć tego obrazu, odpuść sobie poszukiwania. Zapraszam cię na program jutro o 16:30, a teraz bardzo gorąco zapraszam do studia osoby, może dwie, może trzy, którym udało się znaleźć ten obrazek, jeden obrazek, który różni się od pozostałych. To się musi wydarzyć teraz, bo mamy minutę i 30 kilka sekund. 704 304 304. Warto po raz drugi ten numer wybrać, bo ktoś tutaj się dostanie, ktoś tutaj wpadnie do studia, ktoś trafi na otwartą linię, będzie za chwilkę być może bogatszy o 7000 zł, ale mamy ostatnie sekundy programu. Minuta i 18 sekund. Kogo tu usłyszę? Jedna sprytna osoba teraz musi się pojawić tutaj. Czekam. Kto to będzie? Minutka, minuta. Kochani, została nam równo minuta teraz. Nie czekaj do zera. Absolutnie nie, nie czekaj do zera. Teraz dzwoń. 50 sekund. Rzucam na taśmę po raz ostatni. 704. 304, 304, literka i cyfra od A do E, od 1 do 10 i ktoś tu za moment trafi. Musi się udać komuś. 30 sekund. I uwaga, czekam, 20 kilka sekund zostało, szybciutko, jedna osoba, teraz. Kto? Kogo tu usłyszę? 15 sekund. Litera, cyfra. Nie musisz mi mówić, czym ten obrazek się różni od pozostałych. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga! Kochani, tuż przed końcem programu wpada do mojego studia. Po 7000 nawet. Rzutem na taśmę po raz ostatni. No? Jeżeli znasz te współrzędy, musisz wybrać teraz numer. No nie mam takiej możliwości, żeby się nie udało. Często na sam koniec programu ktoś tutaj do mnie wpada. 704 304 304. Wybrałeś ten numer? Bądź czujny, bo za chwilkę mogę cię usłyszeć tutaj na antenie, w programie na żywo. Uwaga! Czekamy. Jedna sprytna osoba. Kto to będzie? Kochani? Jeszcze momencik. Jeszcze trzy chwile. Trzy. Dwa. No, kto się ucieszy za momencik? Być może z 7000. Jeden. O
Ostatnia chwila. Teraz. Teraz muszę cię usłyszeć na antenie. 704-304-304. Pada, kochani, bo nie mam już czasu. Ja muszę cię teraz usłyszeć. Literka, cyfra. Jeden obrazek. Który? Tu jestem. Możesz zarobić nawet 7 tysięcy, póki widzisz mnie, póki widzisz zagadkę. 7 tysięcy złotych w grze. Tylko kto tu wpadnie? Na ostatnią chwilkę programu? Uwaga! Jeszcze czekamy, moment. Absolutnie nie wyświetlaj nic. Jeszcze daj mi sekundę, ja zdążę się pożegnać z widzami. Jedna osoba musi tutaj... Wyobrażam sobie innego zakończenia programu. No, kochani? Ja już jestem przygotowana, żeby cię tutaj usłyszeć. Tylko teraz, czy przygotowany ty jesteś? Czy wybierasz teraz numer? Jedna sprytna osoba, jeden obrazek. 1000 nawet. Literka, cyfra. Kto to będzie, kochani? Bo muszę zakończyć program. A nie wyobrażam sobie bez ciebie. To uwaga, rzutem na taśmę 704-304-304 i uwaga, czekamy. Szybciutko, jeden gracz, sprytny, bardzo, bo tutaj trzeba mieć spryt. Pochwal się swoim sprytem tutaj na antenie. Dopóki tu jestem, póki jest zagadka, moment, absolutnie jeszcze nie wyświetlę. Reżyserka, bardzo proszę. Kto tu wpada? Bardzo proszę reżysera, daj mi jeszcze sekundkę, proszę cię, bo ktoś teraz wybiera numer. Kochani, jeszcze nie usłyszałam telefonu, także jeszcze wszystko w grze. Jeszcze wszystko we waszych rękach. 7 tysięcy złotych, uwaga. 704-304-304. Ktokolwiek wybrał ten numer, bo musimy kończyć. Naprawdę, autentycznie, kochani, musimy kończyć program. Nie mogę programu przedłużyć. Cisza, czekamy, 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 czekamy. Może jeszcze raz warto spróbować, póki nikogo tutaj nie usłyszałam. Póki mnie widzisz, widzisz zagadkę, próbuj. Próbuj wygrać 7 tysięcy złotych. Uwaga! To jest program na żywo i muszę teraz cię usłyszeć. Jeżeli cię za moment nie usłyszę, to będę musiała się z nami pożegnać i zaprosić na jutro. I bez tego zwycięzcę, ale sobie nie wyobrażam czegoś takiego. I? Czekam. Jeszcze sekundę, daj mi moment. Jest telefon, dzień dobry. Witam. Witam serdecznie. Który obrazek różni się od pozostałych? Sprawdźmy. Zgadza się, brawa, brawa dla pana, to jest właśnie obrazek E6. Gratuluję spostrzegawczości. Wygrał pan nagrodę gwarantowaną, teraz gramy dalej o dużo pieniędzy. Mam dla pana 5 pytań, mamy 30 sekund. Jest pan gotowy? Ale ja i tak zadam pytanie. Pytanie pierwsze. Do dnia marca w tym roku zmieniamy czas z zimowego na letni. O matko z ojcem. Marca. 29. Czy trawianka to owad, ptak czy ryba? Trawianka. Rybka. Jak się nazywa waluta na Malediwach? Rupia malediwska. Kto jest autorem książki o miłości i mroku? Ojejku, gdyby pan szybciej odpowiadał na te pytania, to być może na Malediwy by pan mógł wylecieć za te 7 tysięcy złotych. Gratuluję wszystkim moim zwycięzcom. Może jutro, 16:30 się widzimy tradycyjnie. Spokojnego wieczoru.